Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, ze mną Fagata przed walką, witaj. Hejka. Jak się czujesz przed walką? Bardzo dobrze, zajebiście się czuję. Ostatnio byłaś dosyć poirytowana chyba na rundkach, bo cały czas były telefony i cały czas ten sam wałkowany temat. Już masz kompletnie tego dość? Wiesz co, tam konkretnie sprecyzowałam, że mam dość tematu Maszy, bo tam była taka dziewczyna, która bardzo to męczyła, więc to o to głównie chodziło. Ale no ogólnie już takie wiecie, no ile można, to jest takie nudne. Zwłaszcza, że ludzie, nie wiem, czy chcieli, czy opinia społeczna chciała na tobie wymóc jakieś przeprosiny, czy jakieś coś, a ty dałaś jasną deklarację, że takiego czegoś nie będzie, więc też już chyba sprawa powinna być zakończona. No tak, tak. Twoim zdaniem? No tak, tak, już się wypowiadałam na ten temat, już był film i z Nitro i z Mandziem, ten z Nitrem no, nie wyszedł najlepiej, nie powiedziałam tam tego, co do końca chciałam i był film z Mandziem, więc no można już chyba jakiś nowy temat znaleźć do rozmowy. Chyba musisz znowu coś kontrowersyjnego zrobić, żeby był nowy temat. O nie. Lepiej nie? O, mam operację 5 stycznia, więc wolę, żebyście gadali o moim dupsku. Jeszcze raz, bo nie dosłyszałem. Nie, dobra, nieważne. Bo robię operację pośladku, więc aha, może o tym gadajcie. To jest dużo ciekawszy temat. No, czy pośladki nie są ciekawsze? Zwłaszcza damskie, męskie też są fajne. No, pewnie dla męskiej społeczności na pewno. Ale będziesz powiększała czy pomniejszała? Powiększała. Aha, powiększała. A jak to się implanty jakieś daje? Nie, ja mam tłuszczem. Aha, ale to się jakby z jakiejś części innej trzeba przeszczepić? Tak, tak, tak. Z jakiej? Na przykład z brzuszka, plecy, nogi. To ja sobie z brzucha do bicepsów mogę dać. Ale chyba, wiesz, pośladki są ogólnie, jest mięsień i jest tłuszcz, no nie? A bicepsy to mi się wydaje, że tam bardziej mięśnie, więc tutaj niestety musisz chyba popracować, ale też są chyba jakieś implanty mięśni, nie wiem. Gdzie taki zabieg będziesz robiła? Wolę nie zdradzać. Ale w Polsce czy? W Polsce, tak, tak. Okej, okay. I potem będziesz musiała mieć jakiś czas, że nie będziesz mogła trenować i tak dalej? Tak, tak, tak. Kurczę, a będziesz mogła siedzieć? To się siedzi na takiej śmiesznej poduszce. Ale w samochodzie jeszcze nie będziesz musiała na tak, poduszce? Tak, 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 tak. Jaki jest czas rekonwalescencji? Bo przepraszam, że wydam, ale to jest mega ciekawe. Wiesz co, to zależy tak naprawdę od osoby. Tam chyba 6 tygodni się, czy 3 tygodnie się chodzi, nie pamiętam już. No i zjebałam. Nie pamiętam. Czyli taki Kardashian vibe, tak będzie? No. Dobra, o to faktycznie. Czyli to będzie, myślisz, temat przewodni następnych pytań, jeśli chodzi o twoją osobę, tak? Tak, mam nadzieję. To wszystkie kontrowersje, które już wokół ciebie, czy jeszcze coś nowego będzie? No, wiesz co, zawsze gdzieś tam nowa piosenka to jest nowa kontrowersja. I chcę więcej muzyki wydawać, więc mam nadzieję, że o tym ludzie będą mówić. No. No przyznałaś się też, że nie potrafisz zbyt dobrze śpiewać, nie? Gdzieś tak słyszałem, że coś takiego powiedziałaś. Nie, 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 nie. Widziałeś nic takiego? Nie. Ale dobra, a to jak oceniasz swój głos? Może tak zapytam. Wiesz co, nagrywałam tą nutę w studiu z osobami, które no, się znają i mówili, że naprawdę dobrze brzmię. Planujesz też po walce zapisać na lekcję śpiewu. Czy się rozwijasz w tym kierunku artystycznym? Tak, tak. Ja lubię próbować nowych rzeczy. Czujesz sobie gdzieś tam tą artystkę? Ja jestem przecież artystką. Ja maluję, rysuję, chodziłam na rysunek, studiowałam architekturę. Ja jestem artystką. Czyli ta dusza w tobie jest? Nie musiałaś jej nigdzie wydobywać? No tam muzyczna, tą muzyczną musiałam wydobyć, no nie? Bo to jest inaczej rysować, a śpiewać. No ale mi się to podoba, to jest coś nowego. Gdzieś twoje prace można zobaczyć? Jeśli chodzi o malowanie? Ja wstawiałam kilka razy na Instastory. Może kiedyś jeszcze wstawię. Obserwujcie mojego Instagrama. Może jakaś jakaś wystawa pracy Fagaty. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. A jakie obrazy malowałaś? Wiesz co, różnie. Różnie. Lubiłam krajobrazy, zwierzęta, jakieś budynki, różne rzeczy. Okay. Co po walce z NATS-u, jakie plany? 5 mam operację. Święta, więc to jest spędzić czas z rodziną. Nie mam jeszcze planów na Sylwestra, ale przed Sylwestrem z chłopakiem jedziemy w góry do Niemczech, do jego rodziny. Okay. A jeśli chodzi o kolejne walki, coś się na horyzoncie szykuje? Nie, no na razie ta operacja, więc i tak nie będę mogła. Może jeszcze w następnym roku sobie zawalczę. Zobaczymy, jakaś fajna oferta będzie. No nie, też za bardzo nie ma przeciwniczek. Lexi też ma ten teraz problem, że nie ma zbytnio przeciwniczek. Zapytam cię nie o twój temat, tylko teraz odbiegniemy o Nitro na przykład. Co sądzisz o jego banie?
Ja się nie zagłębiałam. To wyszło jakoś tak, wiesz, chwilę przed moją walką, jeszcze w dzień premiery mojej nuty, więc jakoś się mocno nie zagłębiałam w tym temacie. A tak prywatnie, jakbyś mogła ocenić, jeśli go szkoda, cieszysz się, bo na przykład Masza powiedziała, że chyba się cieszy, Maja Staśko powiedziała, że poczuła ulgę. Masza cieszy ogólnie nieszczęście innych ludzi, ja jestem bardzo empatyczną osobą i mimo, że wiem, że tam Nitro porobił jakieś złe rzeczy, to jak widzę, jak ktoś płacze na przykład, to jest mi automatycznie przykro. Nie, no ale był taki smutny na tych historiach. No, jednak te kilkanaście lat jego pracy. Wiesz co, najgorsze jest to, no dobra, tam wiesz, były jakieś nie takie treści, jak powinny, ale no właśnie rozmawiałam na ten temat z kimś, że wiesz, on tam miał filmy, których sobie nie pozgrywał, gdzieś tam z rodziną, jakieś z wyjazdów, vlogi. Ja pamiętam, jak mi usunęli moje drugie konto i ja tam wstawiałam dużo więcej zdjęć niż na pierwsze, to mi nie było szkoda tych followersów, tych wiesz, tych zasięgów, które sobie tam zbudowałam, tylko te fotki, no były takie fajne. Tam zawsze gdzieś jeździłam, to wstawiałam takie luźne zdjęcia, dużo fajniejsze niż na moim głównym koncie, więc mi tego było szkoda, więc ja się tutaj potrafię utożsamić, że no, też może być ten szkoda. Czyli jest ci go szkoda? Tak, zresztą też takie teraz, wiesz, wieszanie kłotów na Nitrze. Kurde, zanim wyszedł ten film, to wszyscy mówili, że jest zajebisty i w ogóle, a nagle teraz wiesz, o co chodzi. Też zauważyłaś taki trend, że niektórzy się odwracają od Nitra, jak jest teraz w tym dołku, ma jakieś kłopoty? No, wiesz co, no ode mnie też się odwracali, jak miałam dramę. Pamiętam, że przed tą dramą miałam taki najlepszy okres, że nagle mi przyszło bardzo dużo followersów, bardzo miałam duże zasięgi, ludzie mnie lubili. I wiesz, każdy nagle chciał ze mną nagrywać, każdy tutaj chciał czegoś ode mnie, a potem cisza, no nie? Więc no to tak jest, to niestety ten świat influencerów jest fałszywy i zakłamany. Czy nie zaskoczyło cię, że Masza cieszy się z tego, że Nitrowi zbanowali ten kanał? Nie. Okay. Bo jeszcze ja widzę w tym pewną hipokryzję, jeśli chodzi o wypowiedzi, czy jeśli chodzi o działanie na przykład YouTube'a, że zbanowali Nitra, a na przykład osoba taka jak tutaj pierwsza z brzegu, to kolejny raz powtórzę, jak na przykład kamerzysta cały czas na YouTubie jest, cały czas działa, a też jego działania nie są do końca krystaliczne. No zobaczysz, zaraz znowu ktoś nagłośni temat kamerzysty, to też mu usuną konto i też nagle, wiesz, ludzie znowu zaczną ten. No to tak jest, że ktoś chce może coś robić, ale ma duże zasięgi, to ludzie do niego lgną, a nagle ktoś, wiesz, wyrzuci jedną rzecz, czy komuś się noga potknie, to nagle wszyscy go nienawidzą. Nie mówię tutaj, że kamerzysty z dobrą są, bo go poznałam i akurat ciężko o tym człowieku cokolwiek dobrego powiedzieć, ale no wiesz jak to jest. Ja myślę, że kamerzysta jest tak do szpiku kości złym człowiekiem? Znaczy, no ja już to mówiłam, że nie ma według mnie złych ludzi, ale no nim jakieś dziwne rzeczy kierują moim zdaniem. On ma takie, nie takie wartości, jak powinny być. Okay. A jakbyś miała moc sprawczą, banowania, odbanowania ludzi, to kogo na polskim internecie byś zbanowała na przykład? Jak już teraz na przykład dostał bana Nitro, to ty byś miała teraz taką moc, żeby oczyścić tego YouTube'a, kogo byś zbanowała? Nic, wolność słowa. A uważasz, że... Nic się nie stało. A uważasz, że to, co się dzieje na polskim YouTubie, czyli banowanie na przykład Nitra, który miał może kontrowersyjne treści, ale swoje jakieś tam poglądy, swoje teksty i tak dalej, to idzie w dobrym kierunku, że się banuje ludzi? Czy jednak każdy powinien się pilnować i pozwalać na oglądanie dzieci na przykład takich treści, które... No wiesz co, kurde, z internetu nie korzystają tylko dzieci, no nie? Więc nie możemy tutaj, tak samo jak ludzie mówią, o dzieci cię obserwują. No dzieci tworzą fanpage'y i są jakby takimi najmocniejszymi widzami, ale do mnie podchodzi strasznie dużo starszych osób, nastolatek, bo tworzy też content beauty, fashion i w ogóle. Więc no, też nie można mówić, że dzieci tylko oglądają. Dzieci, kurde, internet w ogóle chyba, wiesz... Na przykład Instagram jest od 13 roku życia, no to 14 lat to już nie jest takie dziecko, to już jest trochę gdzieś tam myśląca osoba i no też rodzice powinni nakładać bardziej cenzurę. Ja pamiętam, jak ja byłam młodsza, to mi rodzice banowali, wiesz, na przykład Cartoon Network, bo im się nie podobały niektóre bajki, ale nie zabraniali mi całkowicie oglądać telewizji i też nikt nie wymagał od Cartoon Network, żeby przestało nagle nagrywać, bo to były kreskówki dla starszych dzieci, no i no, nikt nie wymagał, żeby to zbanować. Ostatnie pytanie, czy jesteś najlepiej przygotowana do tej walki, jeśli chodzi o całokształt twojej przygody ze sportem walki? No oczywiście, że tak. Ja z dnia na dzień jestem coraz lepsza. Dobra, super. To dziękuję bardzo. Dzięki.